To było prawdziwe święto żeńskiego młodzieżowego futsalu. W Głogówku rozegrano turniej finałowy czempionatu naszego kraju. Tym razem w kategorii wiekowej do lat 17. Już po raz piąty w swojej historii drużyna Rolnika Głogówek była gospodarzem zmagań imprezy tej rangi. Mi się to ogólnie bardzo podoba, że to jest akurat w Głogówku, bo Głogówek to jest naprawdę bardzo małe miasteczko i myślę, że jako taka wielka impreza, bo to nie oszukujmy się, to jest duża impreza, bo to jak na takie małe miasteczko to jest naprawdę osiągnięcie. Dużo wcześniej zaczęliśmy organizację takiego turnieju, bo nie patrząc na to, że jakbyśmy chcieli to zrobić w jeden dzień, to nie dalibyśmy rady, ile byśmy osób tutaj nie mieli. Bardzo dużo było takich składników, których musieliśmy zorganizować dużo, dużo wcześniej, żeby było wszystko było tutaj dopięte na ostatni guzik. To oznacza, że w Głogówku do rywalizacji przystąpiło 16 najlepszych drużyn z niemal całej Polski. Faworytów było kilku, od obrońcy trofeum, Stomilu Olsztyn, przez SWD Wodzisław Śląski, aż do Staszkówki Jelnej czy Czarnych Sosnowiec. Myślałem, że nasza gra będzie dużo lepiej wyglądała. Dziewczyny się dość mocno zestresowały, ale też są to ich jakby inauguracyjne mistrzostwa w tym zestawieniu, więc został ostatni mecz i myślę, że pokażą swoje umiejętności. Każda drużyna bardzo dobrze się reprezentuje. Moim zdaniem nasza drużyna nie odstaje wcale od innych, więc jest bardzo wyrównanie i każdy zasłużył na to miejsce. Naszym celem jest zdecydowanie dojście do finału, natomiast postaramy się zagrać jak najlepiej i wszystko się okaże w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Co ciekawe, z tych czterech drużyn jedynie dwie ostatnie znalazły się w ogóle w fazie pucharowej. Zarówno Stomil, jak i SWD odpadły już w fazie grupowej. Podobnie jak niestety nasze drużyny Rolnik oraz Unia Opole, dla której sam udział w turnieju finałowym był sporym sukcesem. Na pewno wstydu nie było. Jestem bardzo dumny z dziewczyn, jestem zadowolony z ich postawy, z waleczności, zaangażowania. Pierwszy mecz to przegraliśmy 2-0 z UJ-em Kraków po bramce, po rykoszecie samobójczej, jakimś tam indywidualnym błędzie. Drugi mecz taki bardzo na styku, 3-2 z mocnym zespołem Wodzisławia, także no, to samo mówi za siebie, tak? Dziewczyny naprawdę pokazały charakter. I tak w niedzielę 8 najlepszych drużyn z 4 grup przystąpiło do ćwierćfinałów. Z nich wyłoniono najlepszą czwórkę. Staszkówka, Diamenty Warszawa, Rekord Bielsko-Biała oraz AZS UJ Kraków. W tej kolejności rozegrano półfinały, a w nich Diamenty i Rekord postanowiły zaaplikować rywalkom po 3 bramki, pewnie awansując do finału. Zanim jednak rozegrano decydujące starcie, trzeba było wyłonić brązowe medalistki. Ekipa z Jelnej nie zamierzała drugi raz w Głogówku przegrać, więc rozbiła krakowski UJ aż 6-1. A to już finał. Przed bramką Rekordu dwoiła i troiła się warszawianka Weronika Araśniewicz, ale jej 2 trafienia nie wystarczyły do zwycięstwa, bo 3 gole strzeliły bielszczanki, dlatego to one cieszyły się z Mistrzostwa Polski. Jesteśmy ogólnie drużyną futsalową, więc trenujemy na co dzień futsal, a tak w tej grupie to trenowaliśmy gdzieś tak, nie wiem, niecały miesiąc, no ale przyniosło to efekty. Graliśmy jeszcze wcześniej też w eliminację, pierwszą i drugą fazę, więc to też były jakieś tam przygotowania do turnieju finałowego, no i później w ostatnim okresie przed mistrzostwami więcej treningów w tej grupie, no i przyniosło efekt. Rozdano również nagrody indywidualne. Najlepszą bramkarką wybrano Kingę Hebdę ze Staszkówki, a najlepszą zawodniczką Julię Gutowską z Rekordu. Natomiast najwięcej goli, 8, strzeliła właśnie Araśniewicz z Diamentów.